druhny i druhowie, czuwaj. Czuwaj. Dostojni goście, wymieniani już według stanowisk i funkcji, każdy, kto obserwuje to spotkanie dzisiaj w wolnej Polsce, patrzy ze zdumieniem, ilu młodych ludzi o godzinie 4:45 zbiera się na placu, na terenie wokół pomnika w mieście Toruniu. Zadaję sobie być może pytanie, dlaczego? Poszło 30 tysięcy ofiar, symbolizuje ten pomnik. Wszyscy na dół! Uciekaj. To wy, harcerze, tu w to miejsce. Rok temu z 412 miejsc mordu, pochówku, przynieśliście ziemię. Ona tu jest złożona. Dziś czuwacie przy gnieździe, które symbolizuje waszych kolegów, którzy zostali zamordowani również w tej grupie. To jest wasze Westerplatte. To jest wasze miejsce. Tu zapalicie watrę, a od tego ognia dziś o godzinie 9 zapalimy znicze pokoju. Jesteście tutaj po to, aby pokazać, że także pamiętamy. Nie pamiętamy z nienawiści, z niechęci do kogoś, tylko po prostu pamiętamy, że nie może dojść do sytuacji, w której ktoś będzie myślał o tym, aby w imię jakiejś idei, szalonej lub złej, rozpętać kolejną wojnę człowieka z człowiekiem. Szanowni Państwo, zamierzenia Niemiec i Rosji były takie, sowieckiej Rosji, aby Polski nie było na mapie świata. To się nie udało. Mimo tak wielkiej siły, która zaatakowała nasz naród, nasz kraj, naszą ojczyznę, przetrwaliśmy. Chcę szczególnie podziękować Wam, harcerze, harcerki, za to, że upamiętniacie takie ważne miejsca, daty, że wychowujecie w duchu patriotyzmu młodzież, dzieci. To bardzo ważne dla przyszłych pokoleń, bardzo ważne dla Polski. Ale dziękuję przede wszystkim harcerzom, którzy nie tylko dziś wspaniale prezentują postawy patriotyczne, ale w wielu miejscach województwa we właściwym czasie wspominają naszych wspaniałych bohaterów. Bardzo Wam za to dziękuję. Ta ziemia zapłynęła ogniem, spłynęła krwią. Dziś ogrzejemy się pamięcią tych bohaterów, po to, żeby ten płomień rozświetlił naszą przyszłość. Tylko poprzez wybaczenie, tylko poprzez wewnętrzną przemianę możemy nieść pokój sobie, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.